9. Gość poranka. Moim i Państwa gościem jest senator Jan Maria Jackowski, senator Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Do kiedy senator Klubu PiS? Tego nie wiem, bo na razie jedyna informacja, jaka się pojawiła, to była ta nieoficjalna tydzień temu w Polskiej Agencji Prasowej. Jakoby podjęto decyzję o wykluczeniu mnie z szeregów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Ja nie jestem członkiem żadnej partii, jestem bezpartyjnym senatorem, natomiast jestem członkiem klubu. W takiej sytuacji wykluczenie, jeżeli to by się miało spełnić, zgodnie z regulaminem wymaga zwołania klubu, no obecności co najmniej połowy, żeby było kworum członków, a więc senatorów, eurodeputowanych i posłów, no i postawienie wniosku przez przewodniczącego klubu, który musi uzyskać bezwzględną większość głosów głosujących i wtedy formalnie to się może dokonać. Kiedy taka sytuacja będzie miała miejsce? Tego nie wiem. Wiem, że w przyszłym tygodniu spotyka się Sejm. Będą posłowie w Warszawie, być może wtedy to się stanie. Czyli dowiedział się pan z mediów, że są takie zamierzenia wobec pana? Tak jest. No to pokazuje pewną kulturę polityczną i pewien brak szacunku dla ludzi, w tym dla własnych parlamentarzystów. I to parlamentarzystów też z dorobkiem wieloletnim i doświadczeniem, którzy no, powinni być, tak jak każdy człowiek, szanowani i powinna pewna kultura obowiązywać. Nie jest pan członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale jest pan blisko obozu Zjednoczonej Prawicy i to od wielu, wielu lat. Czy ktoś z kierownictwa partii czy klubu rozmawiał z panem jakoś nieoficjalnie wcześniej na ten temat? Nie, na temat wykluczenia nie było żadnych rozmów. Natomiast również na temat mojej aktywności medialnej, bo to jest główny zarzut, nie było w zasadzie jakichś uwag czy jakiegoś no, straszenia mnie, czy tego typu sytuacji, czy prób ograniczania, przynajmniej w ostatnim czasie, prób ograniczania moich wypowiedzi medialnych. I to od razu pani redaktor chce jedną rzecz powiedzieć. Otóż ja uważam, że projekt PiS, program PiS i te hasła, które były głoszone i przede wszystkim te standardy, że odmienimy życie publiczne, nie będzie nepotyzmu, kolesiostwa, tego typu negatywnych zjawisk, były bardzo dobre. To był świetny program, obiema rękoma się pod nim podpisywałem. Notabene program, który nawiązywał, czy był pokłosiem też moich książek, Bitwa o Polskę, czy Bitwa o Prawdę, których jeszcze w latach 90. składałem pewne postulaty. Natomiast praktyka rządzenia, odchodzenie od programu, odchodzenie od tych standardów, a przed tym przestrzegałem zarówno podczas rozmów wewnętrznych z koleżankami i kolegami parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości, jak i w wypowiedziach medialnych, pytany przez dziennikarzy, krytykowałem dlatego, że miałem nadzieję, że uda się te błędy naprawić i wrócić na właściwy kurs, ponieważ rozczarowanie Prawem i Sprawiedliwością może nie jest na jakąś supermasową skalę w tej chwili, ale jednak widać wyraźnie systematyczny odpływ kolejnych grup wyborców. I jeżeli poparcie było na poziomie w momencie wyborów 42 czy prawie 43%, no to w tej chwili oscyluje w granicach 30%. A więc to pokazuje, że na przestrzeni dwóch i pół lat stracono jedną trzecią wyborców. No to jest jednak dużo. I co prawda PiS jest nadal liderem rankingu partyjnych, natomiast te straty są duże i jeżeli tej korekty nie będzie, no to uważam, że może być podobna sytuacja, jak w przeszłości były formacje, które oscylowały koło 40%, na fali entuzjazmu zdobywały władzę, a później albo przegrywały wybory, albo odchodziły w niesławie. W przypadku moim dochodzi do takiej sytuacji, że zamiast usuwać błędy, próbuje się usunąć osobę, która o tych błędach nie boi się mówić. Miesiąc temu w naszej rozmowie powiedział pan, że nastąpiło odejście od ideowości. Kiedy do tego doszło?
No to był proces dosyć długotrwały. No, niestety obóz władzy obrósł, że tak powiem, w tłuszczyk i nabrał tych wszystkich negatywnych cech, jakie tego typu struktury polityczne są spotykane, a więc ekonomizacja, czyli to, że wielu działaczy bardziej myśli o swoich sprawach bytowych, zapewnieniu bytu sobie i swoim najbliższym, zamiast o realizacji programu, zamiast o jakiejś ideowości. No i tutaj widać wyraźnie, że ten proces ekonomizacji, no prowadzi do, powiedziałbym, takiego pewnego odejścia od tych wartości, od tej ideowości, która była na początku. Jak pani sobie przypomni, ten entuzjazm, który był zaraz po wygranych w 2015 roku, te pierwsze 2 lata, no, można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość wręcz modelowo realizowało swoje postulaty i zapowiedzi, szczególnie w sferze tej społecznej, politykę wyrównywania szans i takie rzeczy jak 500+, powrót do wieku emerytalnego, podwyższenie stawki godzinowej, podniesienie minimalnego wynagrodzenia, czy inne rozwiązania społecznie oczekiwane były realizowane i wówczas nawet mówiono, że PiS to jest pierwsza formacja, która tak rzetelnie rozlicza się, czy spełnia zobowiązania wyborcze. No i później to po prostu zaczęto od tego odchodzić. No i w tej chwili mamy niestety syndromy typowej partii władzy z wszystkimi negatywnymi tego typu skutkami. I to jest groźne, dlatego że oczywiście takie zjawiska to występują w różnych strukturach politycznych. Natomiast kwestią mądrego zarządzania takim środowiskiem jest to, żeby minimalizować tego typu zjawiska. Natomiast ja takiej polityki absolutnie nie widzę. Czy błędem było zastąpienie premier Beaty Szydło premierem Mateuszem Morawieckim? No myślę, że te oczekiwania, które były związane z tym, że premier Mateusz Morawiecki doprowadzi do normalizacji stosunków z Unią, no chyba się nie spełniły. Dzisiaj będziemy mieli bardzo ważny wyrok w tej sprawie. Mówię tutaj o wniosku Polski o to, czy zasada pieniądze za praworządność to jest zgodne z traktatami europejskimi. I myślę, że on ten, to, 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 ta decyzja będzie niekorzystna dla polskiej strony. I tu widać wyraźnie, że błędem było zgodzenie się na Radzie Europejskiej w lipcu 2020 roku na tę zasadę, co zresztą było krytykowane nie tylko przeze mnie, ale również przez środowisko Solidarnej Polski, która akurat w tej sprawie miała stuprocentową rację, że jest to możliwość ingerowania wewnętrzne sprawy polskie za pomocą szantażu finansowego. No i właśnie teraz jesteśmy tego świadkami. Powiedział pan o ideowości, ale nagle się okazało, że Komisja Europejska blokuje środki z Krajowego Planu Odbudowy. TSUE wydaje kolejne nieprzychylne Polsce orzeczenia, a Solidarna Polska uderza w premiera. Więc jak to pogodzić? No tutaj widać, że mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że co innego deklaruje się na rynek wewnętrzny. Znaczy w Polsce mówi się, że prowadzimy politykę suwerennościową, godnościową. Natomiast na forum europejskim nie widać konsekwencji w tym zakresie. Wspomniałem już o tych zasadzie pieniądze za praworządność, ale wróćmy do innych kwestii. No przecież PiS mówił, że nie będzie, jest przeciwko federalizacji Unii, tak? Że opowiadamy się za Europą ojczyzn. To jest w naszym programie, to podkreślano w wypowiedziach naszych liderów. Natomiast zgoda na skonstruowany na tych zasadach Fundusz Odbudowy, który oznacza możliwość zaciągania przez Unię wspólnych długów i nakładania przez Unię na kraje członkowskie podatków, de facto jest milowym krokiem na drodze do federalizacji Unii Europejskiej. Jakby na to nie patrzeć, to trzeba o tym po prostu pamiętać. Mówimy teraz o cenach energii, że jest taka droga, a to wynik polityki unijnej. No po części jest to prawda, no ale nie kto inny jak przedstawiciele Polski, czyli premier Morawiecki, zgodził się na szczycie Rady Europejskiej w grudniu 2020 roku na podwyższenie celów klimatycznych Unii
do 55% redukcji CO2 do 2030 roku. No to nawet nasi poprzednicy na tak radykalny ruch się nie zdobyli, a to oznacza ogólnie znane problemy polskiej gospodarki i potężne uderzenie w kieszenie Polaków, którzy będą płacić za energię bardzo dużo. A może Prawo i Sprawiedliwość w myśl teorii spiskowych chce stracić władzę i być silną opozycją w przyszłej kadencji? Nie, no tego nie sądzę. Myślę, że sytuacja jest inna. Myślę, że ci politycy, którzy mają trochę wyobraźni, a takich nie brakuje, zdają sobie doskonale sprawę, że w przypadku przegranych wyborów, utraty władzy, nastąpi okres rozliczania rządów PiS-u, ponieważ sytuacja obiektywnie będzie trudna i nowa władza, jeżeli będzie oczywiście bez PiS-u, tak? Tu nie wygląda na to, żeby w żadnym sondażu, żeby PiS był w stanie samodzielnie rządzić po następnych wyborach, ale nawet w koalicji teoretycznie mógłby rządzić, tak? Ale ta koalicja być może byłaby bardzo skomplikowana, trudna i komfort rządzenia byłby jeszcze gorszy niż obecnie. Ale wracając do mojej myśli, jeżeli po następnych wyborach PiS by nie był rządzącym ugrupowaniem bądź współrządzącym, no to nastąpi okres rozliczeń i w tym wypadku te rozliczenia to by były, można powiedzieć, takie igrzyska i byłyby bardzo widowiskowe i bardzo bolesne dla wielu bardzo prominentnych polityków obecnego obozu władzy. I świadomość tego jest absolutnie bardzo duża w kręgach kierowniczych obozu Zjednoczonej Prawicy. Rozmawia pan z wyborcami w swoim okręgu, co mówią? No zdania są podzielone. Jedni no, uważają, że trzeba zaciskać zęby, że mimo wszystko no, PiS to jest jedyna formuła dla Polski. Inni z kolei uważają, i ta grupa zawiedzionych jest coraz większa, że jednak nastąpiło odejście. Tu widać wyraźnie, że również nastroje. Ja mam okręg północne Mazowsze, to jest subregion ciechanowski, a więc to są tereny w znacznej mierze rolnicze. Mam wielu wyborców rolników. No, sytuacja na wsi jest bardzo trudna, bo i ta drożyzna, i ceny paliw, i ceny nawozów, i ceny środków ochrony roślin, i niskie ceny skupu, no to jest trochę mieszanka wybuchowa, jeżeli chodzi o nastroje na wsi. Zresztą widać aktywizację różnych środowisk politycznych i zawodowych, tych branżowych, rolniczych w tym obszarze i widać, że to niezadowolenie rośnie, a zawsze to było bardzo poważne zaplecze poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Stąd ja między innymi z tych powodów, ale i z innych merytorycznych, byłem wielkim przeciwnikiem piątki dla zwierząt jakiś czas temu, która została na wsi odebrana jako uderzenie w polską wieś i od tego czasu zaczęły się takie widowiskowe spadki, notabene poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Czy Jarosław Kaczyński, pana zdaniem, zdecyduje się na wyrzucenie Solidarnej Polski z rządu? Tego nie wiem, nie przypuszczam, żeby to się stało. Czytam różne komentarze w tej sprawie, ale przypuszczam, że no, sytuacja jest bardzo dynamiczna i w pewnym sensie nie do końca przewidywalna, ponieważ jeżeli był na przykład plan, który był poważnie rozpatrywany na przeprowadzenie przedterminowych wyborów, to w tej chwili ten plan jest trochę odłożony na bok. Ponieważ w sytuacji inflacji, drożyzny, ogólnie znanych problemów, sytuacji na wschodzie, pandemii, kłopotów z Polskim Ładem, nastrojów społecznych, w tej chwili przeprowadzanie wyborów to byłaby operacja bardzo wysokiego ryzyka, a więc celem będzie utrzymanie w jakiś sposób większości w Sejmie. I jakiś sposób no, utrzymanie obecnego rządu, może z jakimiś korektami personalnymi. I z tego punktu widzenia Solidarna Polska jest oczywiście, że potrzebna, bo przypomnę, że środowisko pana ministra Zbigniewa Ziobry liczy 18 czy 19 posłów. No to więc z prostego rachunku wynika, że bez tych posłów, czy nawet bez części tych posłów, utrzymanie większości byłoby niemożliwe. Także tutaj, a co będzie w przyszłości? Jaka będzie konfiguracja list? Kto z kim pójdzie? No to wszystko przed nami. Tutaj nie ma dobrej odpowiedzi, bo
No jest to w tej chwili nieprzewidywalne, co się wydarzy w najbliższych miesiącach. A jaka będzie pana przyszłość polityczna? Jeżeli zostanę wykluczony, no to będę senatorem niezrzeszonym. Taką decyzję podjąłem. I oczywiście mam zamiar ubiegać się o reelekcję w swoim okręgu wyborczym i będę startował w okręgu numer 39, to jest okręg ciechanowski, do Senatu. I takie mam plany na najbliższą przyszłość i będę również to, co robiłem przez całe moje życie polityczne jako aktywny parlamentarzysta przez te kadencje, w których byłem albo posłem, albo senatorem, będę po prostu realizował ten program dla Polski, który jest związany z wartościami, które dla mnie są najważniejsze i tym wartościom zawsze byłem wierny. Senator Jan Maria Jackowski był gościem poranka Rozgłośni Katolickich 7.9. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam, dobrego dnia życzę. 7.9. Gość poranka.